O, gdzie tu jesteś? O kurde, no i maj. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nietypowym odcinku, ponieważ dzisiaj ze mną gra. O, siemanko, w CS-ie chłop, a w rzeczywistości dziewczyna. Dzień dobry. Dzień dobry. No i słuchajcie, gramy dzisiaj na takim minecraftowym cache'u. I gramy dzisiaj tak, no recoil, czyli w końcu będę dobrze grał, bo po prostu nie ma rozrzutu broni. I na wysokiej grawitacji, gramy chyba do 7 albo do 8. No, także ile ma być łapek w górę w ciągu 24 godzin, żeby był kolejny odcinek? To niech będzie 8000. 8000. 8008. Kurde, zatkałem się. 8008, dobrze usłyszałem, bo coś tak przerywa. Tak. Okej, okay. 8008, bardzo nietypowa liczba. A właśnie, powiedz w ogóle, jak to się dzieje, że dziewczyna i CS, o co chodzi? Kurde, się zagapiłem. Nie wiem, w sumie fajna gierka. Nie, no tak, ale nie wiem, bo ja tak słyszałem na przykład, że dziewczyny bardziej wolą Sims, że wiesz, rodzina, takie sprawy, a tutaj Counter Strike, zabijanie, krew. Po prostu nie, spodobała ci się ta gierka. A nie, no to wszystko jasne, okej. Okay. Jeśli ze mną wygrasz, no to dostaniesz jakąś tam koskę, nie? Tanią, bo tanią, ale będzie koska. No zresztą o tym wiesz, bo ci mówiłem przed odcinkiem. Wiadomo. Bo trzeba odcinek spieniężyć, jeśli... taką radę dla wszystkich, że jeśli chcecie mieć więcej wyświetleń, to po prostu dajcie jakąś kwotę do tytułu, albo freeze po prostu. No, to... jak ja teraz powiem, będę mówił freeze, to też powinno mieć więcej wyświetleń. Ja się stresuję, bo ja nie grałam nigdy takim czymś. Kurde! No dobra, czyli mówisz, że się stresujesz troszeczkę. No troszkę tak, jak zawsze, nie? Jak gra. Okej. Okay. Bo właśnie ja to zawsze mówię, że... O, w sumie tutaj będę mógł teraz skoczyć. Ale fajnie. Że właśnie stres na ludzi niektórych działa tak, że niektórym dodaje wręcz siły. Tak jak są takie filmiki, że wiesz, matki w ciąży, tam dziecko przygniecione i dostają nadprzyrodzonej siły i auta podnoszą. Nie wiem, czy widziałeś takie filmy. Na niektórych też działa tak, w taki sposób, że po prostu paraliżuje. I nic nie mogą zrobić. To jeśli ty się stresujesz, to jak to na ciebie działa? Jakim? Zagadujesz mnie, nie? Bardzo dobrze to działa. Ogólnie nawet jak patrzę na twój nick, to mam jedno pytanie, wiesz? Z końcówką nicku, ale to tak zostawię po prostu na sytuację, że tak powiem, podbramkową. Albo teraz się zapytam, czemu masz na końcu 6-9 w nicku? Nie wiem, w sumie tak jakoś spodobała mi się kiedyś ta liczba i bez tekstów, nie? Okej. Okay. Mi też się ta liczba bardzo podoba. Powtarzamy sytuację, nie wiem czemu cały czas plantuję na tym samym bombsite, jak ginąłem w sumie. A właśnie, a subskrybujesz w ogóle mnie? No raczej. Dobra. Dzwoneczek, łapki pod każdym filmem. Super. Nie. Co ty mnie chciałeś? Wiesz, jak ja to by była siara? Spróbuję, musisz mi dać fory. Fory? A ogólnie ja mam takie odchyły trochę psychiczne, że na przykład gram z tobą i już myślę o tytule tego filmu, nie? A tak się nie powinno robić, bo ja przez to mogę przegrać meczyk. No dobra, to powiedz, gdzie sobie teraz idziesz? Daleko od ciebie. Aha, a ty musisz do mnie przyjść. Drzwi otworzyłaś, czyli zabrażasz mnie do środka. Jak Jezusa w Wielkanoc. Się zagadywać trochę, stresuję się i nie wiem co mówić. Rozumiem, ale ogólnie zagadywanie to jest taka w miarę prosta rzecz, ale ona jest taka skuteczna. No chyba, że ktoś po prostu dobrze gra, nie? Najgorzej... No i pamiętaj, że w tym momencie idę na mida. To będzie runda szczerości po prostu. Dobra. No, ale pamiętaj, żeby nie ufać nigdy chłopakom, bo to tak... Ja nigdy chyba nie byłem szczery jeszcze na odcinku, także no. Ale nie, teraz naprawdę idę na minę. No muszę cię zagadywać. O właśnie, a mówiłem przed odcinkiem, że mam dla ciebie działanie matematyczno-logiczne. I możesz teraz odpowiedzieć mi, ile to jest 2 plus 2 razy 2. No, mamy czas, na spokojnie. 2 plus 2 razy 2, no. No 6, nie? Kurde, źle. Jak to źle? Nie, no dobrze, no żartuję. Kurde! O, gdzie tu jesteś? O kurde, no i masz. No, intro. No dziękuję za intro. Bo ogólnie wiesz jakie są plotki, nie? Nie chcę tutaj, prawda, generalizować, uogólniać, ale się mówi, że wiesz, że dziewczyny mają słabszy refleks i tak dalej, że
że wiesz. A tu proszę, a tu widać, nie? Jaki słabszy refleks. Zależy od dziewczyny, nie? No dokładnie. Wszystko zależy od ludzi, ale nie wiem. O co chodzi? Bo mi się wydaje, że te... O kurde! Że ten no... Co jest? No właśnie, że ten no recoil, on ja działa tylko u ciebie. O, teraz mam moją nową kostkę. Nie. Dostałem tylko dreszczyku emocji, wiesz. O, teraz mam, słuchajcie, moją nową kostkę. Pokazałem ją dla mamy, bo nie wiem, czy wiesz, ale... A mówiłem ci w sumie, że kostkę mam taką za 1000 zł. I ona jest taka obdrapana. Pokazałem ją dla mamy, to w głowę mnie puknęła. Widziałam na odcinku. No właśnie, a patrzysz na wygląd ogólnie? Jak na kogoś patrzysz, to patrzysz na wygląd też? Zależy. A, no ja będąc szczery, patrzę na wygląd. Bo to jest pierwsze, co mogę ocenić. Charakter, na charakter się patrzy, nie na wygląd. No tak, najpierw na wygląd, potem na charakter. No bo jak się na przykład, nie wiem, zobaczy ładnego miśka w sklepie, no to jeszcze nie znam jego charakteru, nie? Najpierw patrzę na wygląd. Kurde! No nie, bez przesady! Nie baw się ze mną! No i zabijesz mnie teraz! Ej, nie! Co jest? Z Digla to akurat nie masz szans ogólnie. No ale jest no recall, ja myślałem, że to będzie przeszkadzało tobie. Bo wiesz, jak człowiek jest przyzwyczajony do innego rozrzutu broni, też kupuje Digla. No właśnie, także pamiętajcie, nigdy nie chwalcie się FPS-ami, bo najgorzej, jak będziecie mieli dużo FPS-ów i przegracie z sobą, która ma mało FPS-ów, nie? To jest najgorsze. Ja mam 260 aktualnie. A ja to nie wiem, ile mam, ale myślę, że koło 700. No i widzisz, FPS-y, jak widać, bardzo dużo pomagają, no. A jak tam monitorek nowy? No bardzo dobrze. Tylko, że jeszcze by się przydała mi jakaś nowa ręka. Inna niż drewniana. Ale nie, no kurde, ja zawsze lepiej gram. Każdemu to powtarzam. Jak z tym kątem w ogóle? To jest koniec meczu. Zagrajmy jeszcze do 2 rund. Ja ogólnie się cieszyłem, że wiesz, że już jakby ludzie mnie nie wyzywają na filmie. Ale myślę, że jak właśnie widzą, że przegrywam z dziewczyną, to mogą się zacząć śmiać. A tam. No. O właśnie, a masz może jakieś rady dla ludzi z depresją? Bo ja myślę, że po tym odcinku akurat będę musiał z nich skorzystać. Nie wiem w sumie. Nigdy nie miałam depresji. No ja też nie. Nie wiem, może to się w ogóle je. Kurde! Jest. Kurde. Trzeci kill w ciągu, nie wiem. Jeszcze pewnie nie zdążę zdefuzować. Nie zdążysz. No nie zdążę. Ja nie mogę. Kołaszka mam nowego ogólnie. Kałaszka? No, miał nową rewolucję. Ja chyba sobie muszę nowe antydepresanty załatwić. Ale tak ogólnie to powiem wam, że zaczynają mnie coraz bardziej denerwować maile. W sensie takie, wiesz, dostaję, że nagrywam więcej odcinków o jakieś tam, wiesz, kosy. Bo po prostu jestem w stanie załatwić i też mógłbym brać te wszystkie kosy dla siebie, a jednak no jednak chcę rozdać też i coś dla widzów i potem się dzieją takie akcje, że niektórzy do mnie piszą i piszą do mnie tak jakbym ja musiał im dać tą kosę, tak jakby ta kosa im się należała czy coś, nie? I denerwują mnie takie maile, bo tyle osób chce tą kosę i gościu do mnie pisze jakby ona mu się należała. To są ludzie, nie? No tak. Jest! Dobrze, o! Nawet kałaszek nie pomógł. Teraz będzie najważniejsza runda po tej. Masz jakieś takie marzenia? Jak myślisz 5 lat do przodu, to masz jakieś swoje takie duże marzenia? Coś takiego? Że nie wiem, chciałabyś mieć złoty sedes, 3 łóżka. Nie wiem. No ja to... bym wszystko zmieniła. Znaczy nie wszystko. O, czemu tak ucichłeś nagle? Bo pies mi w pokoju siedzi i... A, to dobrze, bo myślałem, że mnie właśnie usłyszałaś. Czekaj, tego wypuszczę szybko, zaraz. Dobra. Bo dobra, dogram to nie. To jest najważniejsza runda, jak chcesz, to możesz pójść po psa, nie? Nie, o kurde. Nie, dobra. Chyba wiem, gdzie jesteś. O kurde, albo i nie wiem.
Dostałeś coś? Na pewno. Nie, nie jestem w stanie. Kurde, nie zdążę już. Gdzie ty jesteś? Blisko bardzo. No nie! O kurde, to nie. Dobra, wygrałaś 2-0, jeśli chodzi o sety. Ja tylko nagrywam filmiki. To nie jest tak, że ja dużo gram i dobrze gram. Także no, niestety tej kostki póki co no nie dostaniesz, bo jest coś takiego jak trade ban i ja żeby mieć tą kostkę, muszę sprzedać innego skina, a to wszystko trwa. No ale wyślę wam screena na społeczności. w końcu zabiję. Jest. Dobra. Także. No, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Możecie też pochwalić Oliwkę, że dobrze gra. Bo, no kurde, no bo gdybyście z nią grali, to naprawdę musicie mi uwierzyć na słowo, że to nie jest taka, prawda, osoba, która wyszła świeżo z Simsów i gra sobie pierwszy meczek, nie? No naprawdę wie, co jest 5. No dobra, ale widzimy się już jutro, do zobaczenia, trzymajcie się i siemka.